Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Elder Scrolls Online. Dzisiaj dwa komunikaty o darmowym tygodniu w Elder Scrolls Online, o gildii socjalnej, społecznej, którą założyłem na potrzeby naszych wspólnych przygód, trochę osobistych historii, niektóre nawet trudne, więc trudne dla mnie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Bawmy się nie najgorzej. Witajcie w Blackwood. Ej, mam dwa komunikaty. Pierwszy będzie trochę zdezaktualizowany, do pewnego stopnia, tylko i wyłącznie. Jest darmowy weekend w Elder Scrolls Online od 6 do 17 kwietnia, więc polecam gorąco spróbować. Z waszej perspektywy jest w okolicach 12 kwietnia, więc powiedziałbym, trochę przedawniona jest ta informacja, ale taką dostałem prośbę od Bethesdy, żeby powiedzieć o tym mniej więcej w tym czasie, więc okej. Okay. Miałem o tym powiedzieć przed 14 kwietnia, więc zakładam, że mi się to udało, ale to przed 14 kwietnia to zostałoby tylko 3 dni, więc ja sobie zaraz zasiądę do shortów i sobie nagram shorta takiego, żebyście Państwo na tego 6 kwietnia zdążyli z tym darmowym tygodniem, nie? Tak, przecież nie będę... No, ale zgodnie z zapotrzebowaniem Bethesdy opowiadam Państwu to tu i teraz. Jesteśmy w Blackwood, bo będę wykonywał kłościki zaraz krafterskie. Nie wiem, czy ja Państwu pokazywałem. O, moja mama dzwoni. Rany boskie. Ale moment, sobie znalazła akurat, jak włączyłem nagrywanie. Zaraz do Państwa wrócę. No i jestem. Porozmawiałem z mamą. To też Wam opowiem, bo historie są istotne dla mnie. Może dla Was... Tak, powiem Wam o mojej rozmowie z mamą. Są istotne dla mnie, nie opowiadałem o tym wcześniej, ale to mniejsze z tym na razie. Może opowiem, jak nie zapomnę. Wracając jednakowoż do Elder Scrolls Online, więc warto skorzystać z tego darmowego okresu, jak najbardziej. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, założyłem gildię. I teraz to jest zawsze strzał w kolano, bo potem ludzie dołączają do gildii i wymagają od biednego youtubera, żeby był cały czas super aktywny, bo jak nie, to zdrada i brak lojalności. Więc gdybyście mieli ochotę, to się nazywa Rock Social Club. Zakładam, że jest, nie wiem, jak tu się rekrutuje, ale to chyba trzeba do mnie napisać albo coś. Jak już przyjmę... A, można aplikację złożyć, prawda? Na razie nie ma żadnych, no bo to wczoraj założyłem. Gdybyście chcieli dołączyć do mnie tak, żeby... połazić gdzieś na instancję razem, czy w ogóle posiedzieć na jednym czacie, to zapraszam bardzo serdecznie. Tu w zasadzie nie wiem, jak się gildię prowadzi, w jakim celu, ale jest. Się nazywa Rock Social Club, jest chyba wylistowana gdzieś tam na listach. Powinniście nie mieć problemów ze znalezieniem, a gdybyście mieli, to możecie pisać do mnie śmiało, jak coś to dodam. No i tyle w tej kwestii. Nie wymagajcie ode mnie zbyt wiele w kwestii życia gildiowego, no bo wiecie, ja wpadnę, ponagrywam sobie, potem zmierzam do swoich zajęć, ale to też zapraszanie ludzi do instancji z listy znajomych jest dosyć trudne, bo czasami ktoś jest zajęty, nie lubię tak wysyłać zaproszeń ni stąd, ni zowąd, więc jeżeli będziemy mieli wspólny czat, to mogę na czacie napisać, hej, ktoś ma ochotę się wybrać do instancji, bo akurat nagrywam. I wy powiecie wtedy, no pewa, albo powiecie, nie mam czasu. I ja zaproszę tych, co powiedzą, no pewa. Nie? No i to tyle. To jest jakby główny sens funkcjonowania tej gildii, bo wiem, że są osoby, które chciałyby się gdzieś tam wybrać ze mną, a nie ma za bardzo jak tego ułożyć logistycznie. Więc no. Więc tak. A teraz, proszę Państwa, chyba tego nie pokazywałem. Dużo mówiłem, że warto wykonywać questy crafterskie. Chyba wykonywałem, może pokazywałem. A zresztą, dobrą informację, sensowną informację trzeba wiele razy powtarzać. Więc w różnych miastach są takie tablice. One są oznaczone tak na zielono, to jest jakiś turkusowy, jaki to jest kolor. Zielonkawo, niebieskawo, jakiś tam. Mężczyźni znają tylko dwa kolory, czarny i biały. Jeszcze jeden taki, co nie wypowiem, bo to już banabło jest. Tak czy inaczej... To są takie questy. W ogóle wszystkie questy powtarzalne są oznaczone w ten sposób. Te questy crafterskie zawsze się bierze z tablic, więc nie od ludków. Więc sobie człowiek podchodzi, bierze taki dla kucharza quest, dla enchantera quest i dla alchemika quest. Cyk, cyk. A potem sobie bierze taki dla tego, co robi w szyję, dla krawca, dla kowala, dla drwala, stolarza i dla jubilera. Cyk. 7 kwestików chyba. I wtedy się zabiera te questy i się idzie do takich stacji. Blackwood jest najlepszym miejscem do tego, bo są tablice blisko, są blisko miejsca, w których można wykonywać te questy, więc samo złoto.
I sobie wybieramy tak. Dużo się zmieniło w interfejsie użytkownika. Kiedyś ciężko było z tymi questami. Trzeba się było... Można było addony zainstalować, ale jak ktoś chciał to robić ręcznie, to strasznie się namęczył. Bo nawet nie było widać tutaj tych questów, które trzeba zrobić. Ale teraz jest taka strzałeczka tutaj, symbolizująca quest. Wybieramy sobie kreacja. Oznaczamy sobie przedmioty do wykonania quest only. No i może nawet F-Hab Knowledge. Te wszystkie zakładki to już tam sobie dopasujecie tak, jak wam się chce. Ale mam tu różnych... Różne style mam, ale to nie trzeba w ogóle chyba instalować jakoś tego za bardzo. Strasznie mi przybyło tych kamieni. Byłem pewny, że miałem ich mniej. Teraz mam ich... Mniejsza z tym. To nie jest ważne w mojej historii. Więc i tu są oznaczone przedmioty, które trzeba wykonać. Też są oznaczone strzałką. Zresztą jak je wykonacie, to one natychmiast znikną, ponieważ już nie będą questowe. Czyli nie można zrobić ich zbyt wiele. Dwa razy Restoration Staff. I już znika. I już nie mogę tego robić, bo już jest, to już nie jest questem. I jeszcze mam jedną tarczę do wykonania. Cyk. 4900 surowców. Nieźle. W tej kolejności to robię. To znaczy, najpierw wykonuję questy, a potem kolejne rzeczy w stołach crafterskich. To jest tak zwany cykl produkcyjny, który mam opanowany na maksa. I powiem Państwu po drodze dlaczego. Czyli wykonamy sobie teraz miecz. To jest ruby dajtowy miecz, jakkolwiek by to odmieniać i nazywać po polsku. I spodenki. Proszę bardzo. Moje umiejętności są rozwinięte na maksa, chyba w każdym możliwym zakresie, z wyjątkiem gotowania. Niestety, w gotowaniu nie mam odpowiedniej recepty i nie mogę questa wykonać, więc jedyna rzecz, która mi pozostała do zrobienia, to otworzyć questy i wyrzucić ten tutaj dla kucharza, bo tym razem dzisiaj się nie uda go zrobić. Aurelia and I used to go camping like this on High Isle. O. Isabel Velua to jest mój nowy towarzysz, a właściwie moja nowa towarzyszka. Ona jest templariuszem, więc się spisuje jako tank, ale także się spisuje jako healer. Chyba jako healer jest najlepszym towarzyszem w ogóle. Jako że z zabijaniem nie mam problemów i z tankowaniem, no to zatrudniłem ją jako lekarza. Co tutaj trzeba zrobić? Trzeba zrobić 3 pierścionki. Brakowało mi materiałów do jewel craftingu, ale teraz dużo tego zbieram, więc już mam nadwyżki. Mam 300 sztuk, a pozostałych rzeczy to mam po 4000, więc jest ich mniej. Więc wykonałem sobie tam. Tutaj mam do wykonania jakieś ubranka. Zrobimy sobie wszystkie 3. Polecam Państwu bardzo gorąco to robić. To naprawdę jest proste, zwłaszcza dzisiaj przy tym nowym interfejsie. I nie zajmuje zbyt wiele czasu, a dostarcza fajnych punktów doświadczenia. Dostarcza wiedzy i plus dostarcza innych questów także gdzieś po drodze. Być może nie. Może będę miał Państwu okazję opowiedzieć o tym. To są takie rzeczy quality of life, które poprawiają życie. To ta logistyka tego. Bo wiele rzeczy można robić w tym okręgu crafterskim. Ja robię je w określonej kolejności i Państwu tą kolejność przedstawię. Jako że mam już wykryte bardzo dobrze, questy alchemiczne są dosyć trudne, bo trzeba poeksperymentować z różnymi ziołami, żeby wiedzieć, jakie one mają możliwości. Ja już teraz wiem wszystkie możliwości, więc muszę stworzyć truciznę, która utrudnia magikom funkcjonowanie. Damage magic a poison. Zrobimy sobie. I wykonałem 6 questów z 7. Ten dla kucharza nie mogłem wykonać, bo nie miałem odpowiedniej recepty. On tutaj jest, wrócił sobie na tablicę. Jak po raz kolejny mówię, nie bójcie się kasować questów, jak macie ich za dużo, to w ogóle się nie przejmujcie. Jedyna rzecz, której nie można skasować albo nie warto, to jest tutaj main quest, to jest ten główny quest, i go się chyba nie da, nie chcę nawet sprawdzać. No, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. To tego nie kasujcie, gdybyście mieli taką możliwość. Nie wiem, jak on się odzyskuje potem. Więc odłożymy sobie tutaj... Są skrzynki też blisko w Blackwoodzie, które można odłożyć. A to co, tutaj coś pod ziemią jest? Co ten quest się gdzieś tam w dziwnym miejscu ustawił? Okej, oddajemy. Ale to jest przygoda... Come on. Jesus. Coś się popsuło, daję słowo. To pierwszy raz... Ja się chyba muszę przelogować, bo to jest nie codzienna sytuacja. No i proszę, skrzynka wróciła na właściwe miejsce. I cyk. I dostaliśmy parę rzeczy z tych questów. I dostaliśmy skrzynki crafterskie, które zawierają różne niespodzianki. Zaraz się przekonamy, co to za niespodzianki. I najłatwiej, jak dotrzeć do tych niespodzianek, bo to też jest, jak macie załadowany plecak różnymi rzeczami, a ja mam,
bo cały czas wykonuję rzeczy na bieżąco i są mi one potrzebne, to czasami ciężko to odnaleźć. Najlepiej sobie otworzyć tutaj consumables i containers. I to pokazuje wam wszystkie skrzyneczki, które macie. Dużym plusem jest to, że jak otworzycie tą skrzyneczkę, to potem możecie wrócić do tego ekwipunku i znowu to ułatwia życie. Zaufajcie mi. Ale jeżeli nie wiecie czemu tak robię, to trochę posiedzicie przy kraftowaniu i sami odnajdziecie to rozwiązanie, bo ono jest najbardziej optymalne. Więc otwieramy sobie skrzyneczkę, a w środku materiały, jakieś ubranka i jeszcze kolejna skrzynka, która zawiera materiały do produkcji. I tak otwieram wszystkie skrzynki, co nie jest czynnością przesadnie skomplikowaną. Więc pewnie się zastanawiacie, czemu ja wam to pokazuję. A no to dlatego wam pokazuję, że czasami właśnie wypadają takie te kolejne skrzynki. Jak macie tą zakładkę, to od razu widzicie tą skrzynkę. Bez żadnych problemów. I też deski. Niestety nie dostaliśmy żadnej specjalnej nagrody, a specjalne nagrody się zdarzają. Specjalnymi nagrodami są dwa rodzaje materiałów. Po pierwsze, właściwie dwa rodzaje zleceń, należałoby powiedzieć. Po pierwsze, nagrodą może być te tak zwane raporty. Survey to jest, jak to się nazywa? To poszukiwawcze takie. Raporty poszukiwawcze? Być może. Dzięki nim możecie sobie sprawdzić lokacje ukrycia większej grupy zasobów. To jest coś, co ja często poszukuję. Ja bardzo lubię te rzeczy. Wtedy jest bardzo dużo zasobów w jednym miejscu i jeżeli ktoś ma ochotę, to nie musi wcale zbierać surowców, tylko regularnie wykonywać te questy i wtedy się w zasoby zaopatrzy. Tylko też nie zawsze te questy się dostaje. Ja dzisiaj nie dostałem żadnego. Ale przez dłuższy czas nie wykonywałem tych questów, więc tutaj mam całą masę zasobów do wydobycia. I to robię też, między innymi. Więc zasoby mamy załatwione. Oprócz tego jeszcze przytrafia się coś takiego. Master Reads. Nie wiem, czy to się Reads czyta, czy Reads. To są takie specjalne questy, które zlecają wam wykonanie rzadkich przedmiotów o określonych statystykach i możecie wykonać te questy. W nagrodę dostajecie vouchery, a te vouchery służą do nabywania dodatkowych dóbr, które są ciekawe z różnych powodów, ale często możecie też sobie ustawić dzięki temu skrzynki do kraftowania albo sprzęty do kraftowania w waszych domkach. Pośród różnych nagród te wydają się najbardziej atrakcyjne, więc warto robić te questy, ale nie jest to takie proste. By móc wykonywać te mistrzowskie questy, trzeba mieć dostęp do specjalnych stanowisk rzemieślniczych, trzeba mieć dostęp do specjalnych motywów oraz odpowiednią ilość materiałów, bo to już są takie złożone, rzadkie przedmioty i trochę jest zamieszania. Uważam, że to jest taki aspekt craftingu, który wymaga jeszcze dopieszczenia ze strony deweloperów Elder Scrolls Online. To jest bardzo problematyczne. Kiedyś, żeby wykonać takiego questa, trzeba trochę pochodzić po internecie, żeby wiedzieć, w którym miejscu jest lokacja, w której możecie wykonać ten przedmiot i tak dalej, i tak dalej. To jest, przyjmijmy, że to jest złożone. Nie chcę państwa wtajemniczać, więc ja mam u bankiera takich tych writów masterskich, to mam chyba ze 20 i większości wykonać nie mogę. Więc to już jest taki crafterski endgame, powiedzmy. Ale nie przejmujcie się, jeżeli takie rzeczy zaczną wam wypadać, to i nie wiecie, co z nimi zrobić, to odłóżcie je do kowala. Ja w zasadzie odkładam je do kowala, licząc na to, że deweloperzy ESO naprawią ten mechanizm. Bo by z tego dobrze korzystać, można się zaopatrzyć w addony. To się nazywa Vrit Worthy, to jest taki addon, ale powiem państwu, że on coś tam wyjaśnia, ale to nie jest jeszcze idealne rozwiązanie. Więc powiedziałbym, jak pokazywałem wam swoją listę addonów, ona była znacznie krótsza niedawno, zainstalowałem sobie specjalne addony właśnie po to, żeby te kowalskie, mistrzowskie, nie kowalskie, mistrzowskie Vrity robić. I nie działa to dobrze tak, jakbym chciał. Więcej zamieszania niż z tego pożytku. Całą masę tutaj bibliotek musiałem instalować, które do niczego mi się nie przydają, więc trochę strata czasu. O, ktoś się wita ze mną na czacie. Okej. No właśnie. No to te są listy, to później sobie poczytam. To sobie potem, bo odrywa to moją uwagę. Ale dziękuję, nie krępujcie się. Możecie pisać do mnie, kiedy chcecie, ja sobie to odczytam w wolnej chwili. Natomiast wolałbym, żebyście mnie nie zapraszali do grupy, bo wyskakują mi wtedy komunikaty na środku i to mnie wybija bardzo często z rytmu. Więc tak wygląda crafting. A teraz skoczymy sobie na jakąś fajną lokację, połazimy, postrzelamy z palca, może widzimy instancję, opowiem wam historię, którą mi przekazywała moja mama. Jak nie zapomnę, no i zobaczymy, co dalej i co dalej.
Być może zapytacie Państwo, gdzie to tak pięknie śnieg pada? Uroczo. Mógłbym powiedzieć we Wrocławiu, kurna. 5 kwietnia i śnieg padał we Wrocławiu. Szaleństwo jakieś kompletne, totalne szaleństwo. Ale no jest jak jest. Jesteśmy w Skyrimie. Czy Państwo rozpoznają te rejony? To jest zachodni Skyrim. Dokładnie tak wygląda ten rejon. Czy my tutaj mamy Rodgar? Gdzieś wysoko? Może to nie jest odpowiedni Skyrim? Labirynty? To jest... Western Skyrim jest tutaj. Być może... The Reach nas interesuje? No tutaj nawet nie byłem. Nie byłem tą postacią. No powinno być gdzieś tutaj. W Rodgar, ale nie jestem pewny, może się mylę. Cholera wie, ja tak nie zastanawiałem się nad tym super intensywnie. Wiem, że odwiedzając Skyrim widziałem mnóstwo lokacji, które kojarzyły mi się ze Skyrimem. Więc to jest jak najbardziej zasadne i może się wydarzyć. Ja wpadłem, w sensie to skojarzenie może się Państwu przydarzyć. Wybrałem się tutaj, bowiem właśnie cały czas poluję na to, by wypełnić te raporty poszukiwań, czyli to te survey report, żeby zwolnić sobie miejsce w plecaku. Tutaj też w Skyrimie jest ta wielka podziemna lokacja, która jakby stanowi totalnie dodatkową mapę. Tak zresztą było w Skyrimie. Może aż ta lokacja nie była taka duża, ale pamiętam, że jak się do niej schodziło, to robiła ogromne wrażenie. I podobny sposób zastosowali deweloperzy w Elden Ring. W Elden Ring też jest podziemna lokacja. To jest takie mrugnięcie okiem chyba do fanów Skyrima. Chociaż nie sądzę, żeby oglądałem różne i recenzje, i jakieś opowieści o Elden Ringu, to mało kto opowiadał o tej lokacji podziemnej w Eldenie jako odniesieniu do Skyrima. To mnie zaskakiwało trochę, szczerze mówiąc. Dużo ludzi mówi o tym, że jest to coś wyjątkowego, że to jest taka... Hej, kochanie, właśnie nagrywam. Co cię sprowadza do mnie? O, rety, rety. Tyle historii mam do opowiedzenia w takim razie. Zapomnę pewnie. Większość czasu, jaki spędzam przy nagraniach z Elder Scrolls, to są jakieś moje osobiste historyjki. Ja być może powinienem więcej Państwu opowiadać o grze, ale czasami coś mi łazi po głowie i nie mogę, muszę się wygadać. Kiedyś nagrywałem podcast, pojęcia nie mam, teraz w zasadzie trochę mi ciężko znaleźć na to czas, bo pojęcia nie mam to jest bardzo satysfakcjonująca rzecz, ale niestety... powiedzmy, przelicznik czasu na dochody jest tam potwornie mizerny i czasami trzeba się zdecydować między dwoma rzeczami, jeżeli dwie rzeczy sprawiają wam tyle samo frajdy, czyli nagrywanie gier i nagrywanie podcastów, ale jedna z tych rzeczy zarabia, a druga nie, no to trzeba się zdecydować na tą, która zarabia, nie? No to jest taki, powiedziałbym, znaczący czynnik, nie? Dobra, tutaj jest cloth survey, czyli jakieś ubrania i skóry są tutaj. Po to, żeśmy się tu wybrali i po to tu jesteśmy. O czym ja Państwu opowiadałem, zanim się to wszystko, no po prostu zwariuje. Tak czy inaczej, dużo jest materiałów i bardzo mnie to cieszy. I one o Skyrimie Wam opowiadam. A, i o Elden Ringu. No, wszyscy się zachwycali tą windą w Elden Ring, jakby to był... Jakby pierwszy raz ktoś coś wymyślili. O, szok. Ja tam szanuję From Software za te ich Souls-like'i i szanuję za Elden Ringa, ale no, come on, to nie jest tak, że Amerykę odkryli, że koło zrobili na nowo, no. Bethesda to zrobiła wcześniej i zrobiła to bardzo ładnie. I trzeba o tym pamiętać, jak się, kurde, chwali nowych twórców, że skorzystali z pomysłu starych twórców, a nie, że odkryli Amerykę, która już została dawno temu odkryta. O, proszę Państwa, tam jest skrzynka. To tutaj się skończyły zasoby, tak jest, do specjalnego zbieractwa. To zaraz się wybiorę gdzie indziej, tylko... O, prosta skrzynka. Jeszcze ani razu nie udało mi się zawieść podczas otwierania skrzynek przy nagraniu, więc może teraz jest dobra okazja. A może... Może już się tak nie stresuję. O! Mamy jakąś wskazówkę do... I bardzo lubię antyki, poszukiwanie. Mógłbym sobie na przykład tron odnaleźć. Nie jestem wielkim fanem tych znalezisk. Kurde. O, mam duży problem też z tym. Bardzo chciałbym znaleźć... Co ja chciałbym znaleźć? Bardzo chciałbym znaleźć ten pierścień, o którym wam ostatnio opowiadałem. Jak on się nazywa?
Muszę sobie znaleźć, to są tereny DLC, to jest dokładnie wyspy, High Isle. I rzecz, której szukam intensywnie bardzo, to jest Oaken Soul Ring. Bardzo chciałbym go odnaleźć, ale nie mogę znaleźć pozostałych wskazówek. I nawet patrzyłem na poradniki. Poradniki wyraźnie wskazują, co trzeba zrobić i gdzie trzeba iść, żeby odnaleźć tą wskazówkę. I ja to robię. Wielokrotnie robiłem i żadna inna wskazówka nie chce mi wypaść. I mnie to trochę wpieniło. Wpieniło mnie dlatego, że, proszę Państwa, to trochę Wasza wina. Normalnie jak gram w Elder Scrolls Online, to ja niczego nie pragnę. Po prostu chcę przeżywać przygodę, chodzę po świecie, podziwiam widoczki, cieszy mnie to wszystko, co mnie otacza. Nie mam żadnego celu, do nikąd nie zmierzam, nie chcę nic osiągnąć, chcę po prostu cieszyć się tym światem i to działa na mnie uspokajająco. A teraz pomyślałem sobie, kurde, przydałby mi się ten Oaken Soul Ring i zacząłem myśleć, kurde, trzeba by go znaleźć, trzeba by sprawdzić poradnik. Jedna część mi wypadła, fantastycznie, teraz poszukam następnej. Ale to jest męczące. Dla mnie to jest relaks, to ma być relaks dla mnie i dla Państwa też chciałbym, żeby to był relaks, a nie jakieś, kurde, ściganie się po kolejne przedmioty i kolejne. I zacząłem odczuwać frustrację, mówię, no nie, no nigdy nie znajdę tego Oaken Soul Ringa, czemu mi to, kurna, nie leci? Przecież piszą w poradniku, że ma to lecieć, czemu to nie leci? 3 razy zabiłem tego bossa i nie wyleciało z niego to, co miało z niego zlecieć. I sprawdzam sobie, co trzeba zrobić, żeby z tego bossa wyleciał przedmiot. No to piszą w poradnikach, trzeba być w pierwszej liście 12 największych DPS-ów, żeby zostać nagrodę. No to idę do tego bossa o 3 w nocy, nikogo nie ma, sam go zabijam. Nie ma, dalej nie wypadło. Mówię, noż kur! Gorzej powiedziałem, niech was wszystkich porwie licho, co mi tego Oaken Soul Ringa. No więc olałem, musiałem pomedytować i powiedziałem sobie, Remigiuszu, kichać na to, jak wypadnie, to wypadnie, jak nie wypadnie, to nie wypadnie. Całe życie bez tego pierścienia sobie się dobrze bawiłem, to teraz nagle się przestałem dobrze bawić bez pierścienia, nie? No, ale już odzyskuję równowagę. Więc jak macie jakieś porady odnośnie tego pierścienia, jak go, nie wiem, czy możecie mi cokolwiek doradzić w tej kwestii, ale już na luzie możecie pisać, to ja sobie tam posprawdzam. Może coś faktycznie robię źle, ale nie sądzę, to tam są dosyć prostolinijne te wszystkie poradniki, więc powinienem dać radę. No, odnośnie historii mojej mamy i historii, którą mi przed chwilą przekazała żona, to za chwilę Państwu opowiem, tylko znajdę sobie inną krainę, gdzie też mam do odnajdywania te zasoby, gdzieś są. Patrzcie, jaką ja mam listę tutaj. Gdzie najwięcej? Belfoyen, Bankorai, Kraglorn, Bank Korai. Tu jest kilka chyba takich rzeczy. No to może tam się wybiorę? Bank Korai. Tak się nazywa to miejsce i nigdy tam nie byłem, przynajmniej nie tą postacią. I nie mam tutaj nawet żadnego teleportu. Jest kilka sposobów, żeby tu się dostać. Można wykorzystać jakieś questy, które zaczniemy i potem nas przewiozą tutaj. Ale ja lubię taką zwykłą logistyczną wyprawę. Więc żeby się dostać tutaj, musiałbym sprawdzić najpierw to przejście, które prowadzi z zachodu. Na zachód od Bank Korai znajduje się Stormhaven. I chyba tędy się wybiorę, zwłaszcza, że po drodze też mam dla alchemika jakieś takie zbiory. Więc wylądowałem tutaj, Soul Shriven Way Shrine i ruszymy na przełaj. I zobaczymy, co się po drodze znajdzie. Może jakieś księgi odnajdę, może jakiegoś bossa zabiję. Przy okazji w Stormhaven jest ten krab, którego trzeba zabić, by zdobyć kolejną wskazówkę dla pierścienia Oaken Soul. Zabiłem go 4 razy, raz zupełnie solo i ani razu z niego to dziadostwo nie wypadło. Więc raczej przede mną bardzo luźna, swobodna eksploracja i być może będę miał okazję, żeby Państwu opowiadać tę historię. Na kompasie na górze widzicie dużo questów, bo jak mówię, tutaj nie byłem i mógłbym sobie je wziąć, te questy. Idę dalej, mimo że z Tobą nie pogadałem, bo nie mam czasu. Teraz mam inne plany. Zacząłem się bawić trochę skillami różnymi. Bo już, wiecie, jakby zmieniłem w ogóle skille na pasku, bo pomyślałem sobie, o kurde, niedługo będę miał Oaken Soul Ringa, to będę mógł używać inaczej umiejętności, poszukam więcej umiejętności bojowych. No i kurde, nie mam Oaken Soula, ale tak mi się spodobały te skille i one są tak skuteczne, że sobie je pozostawiłem. Niech będą. Od czasu do czasu trzeba zmieniać styl walki, bo się można znudzić łatwo.
jak się tylko strzela z palca, tak jak ja. Nie? Wiecie jak ja, poprzednio to rzucałem kulę i strzelałem z palca. I to też jest skuteczne. Nie? Też sprawia frajdę. Ale to może być nużące też. Gdzieś tutaj jest ukryta księga. Kurde, żonę mu porwali. No co ty gadasz, żonę ci porwali? Ja pierdzielę, to nie mogę, to pomogę mu z tą żoną. No żonę mu porwali, tylko wyruszył gdzieś, chyba wyruszył do stolicy, żeby kupić żonie jakiś prezent, pamiątkę, kwiatek czy pierścionek. I w tym czasie napadli mu na farmę i mu żonę uwięzili. Więc uwolnimy mu tę żonę, no bo przecież no nie pozostawię, nie? Jak ktoś przychodzi do mnie i porwali mi córkę albo porwali mi żonę, to nie mogę tego odkładać na później. Przecież nie powiem, dobra, wrócę za tydzień, bo jestem zajęty. Więc no z reguły tutaj są takie, każdy potrzebuje ratunku, ja... Czasami mi trudno przebiec z miejsca na miejsce, zwłaszcza w obszarach, w których jeszcze nie byłem. Bo ludzie mnie wołają o pomoc, a ja mam dobre serce i pomagam. No. Tutaj coś jest. No mi kilka wskazówek dał na temat, albo na temat sposobu, w jaki mogę tę jego żonę odzyskać. I będziemy te wskazówki realizować punkt po punkcie. Chyba mamy odwrócić ich uwagę. Odwracanie uwagi będzie wymagało jakiegoś sprytnego pomysłu. I ja już nie wnikam, jaki to jest pomysł. Zakładam, że ten ziomek ten pomysł ma i że go wprowadzi w życie i to jest dla mnie wystarczające. I moim zadaniem jest tutaj zabijanie złych i to robię. No dobra, teraz wracając do moich osobistych historii. Mój tato był w szpitalu. Mój tato ma 82 lata, to nie są przelewki, jak mój tato idzie do szpitala. I to dla mnie jest trochę szokujące przeżycie, bo wiadomo, że mój tato nie jest młody, ale jest super sprawny. Ma 82 lata, ale trzaska 20 pompek, ćwiczy codziennie, jest bardzo aktywny fizycznie. W zasadzie powiedziałbym, że pod wieloma względami i także pod tym jest wzorem do naśladowania dla mnie. No jest to szokująca rzecz, kiedy on ląduje w szpitalu, a w tym wieku operacje to nie są proste sprawy. Coś tam na żołądku, właściwie na tych przewodach wszystkich pokarmowych, coś tam się zrobiło niedobrego, by... A mógłbym ubrać tu ten ciuch od niego i dzięki temu mniej walk będzie. Ja lubię walczyć. A, już w zasadzie to chyba zlutowałem też wcześniej. To gdzieś tu będzie ukryte. Przebierzemy się za robotnika. Odeślemy sobie te dziewczę. Żeby nie... nie, że... Wiadomo, że ona nie zwróci uwagi, ale my reagujemy. No więc to był dosyć trudny, właściwie tydzień, dwa tygodnie dla mnie. W tym sensie ja bardzo rzadko opowiadam o swoich uczuciach. Ja muszę się znowu ubrać. Niepotrzebnie zaatakowałem, z przyzwyczajenia zaatakowałem. No, ale no ja mam takie trudne do pisania relacje z ojcem. On bardzo, bardzo jest człowiekiem, który bardzo dyscyplinuje i nasze relacje nie są ciepłe, powiedzmy. Są takie... nie są złe, żeby wszystko było jasne, tylko raczej nie sprowadzają się do takich ciepłych uczuć czy wyrażania emocji w stylu kocham cię tato, tęskniłem czy coś, nie? My mamy taką męską relację bardzo. Opartą na dyscyplinie, szacunku, to akurat jest dużo w naszej relacji. Więc też nie opowiadam o tym za często, ale teraz mogę, bo już się okazuje, że... Bo operacja przyszła dobrze, ale przez tydzień leżał w szpitalu, nie mógł jeść, nie mógł pić, bo to jakby na tych wszystkich przewodach pokarmowych zabiegi powodują, że przyswajanie jedzenia jest dużo trudniejsze, nie? Więc to moja mama mi mówiła, no jak tam, co słychać, jak słychać, no okazuje się, że operacja poszła dobrze, a pacjent nadal jest chory. I już się szykowałem, żeby pojechać tam i od dłuższego czasu. Byłem w Stanach Zjednoczonych też w trakcie tego wszystkiego, więc... Ale w ogóle miałem takie przekonanie, że mój ojciec jest totalnie nieśmiertelny. W sensie, że nie przejmowałem się za bardzo operacją, ponieważ doszedłem do wniosku, że dla mojego taty operacja w ogóle nie ma o czym mówić, nie? Jakby nie zastanawiałem się ani chwili nad tym, czy to jest groźne, czy nie jest groźne, bo wychodziłem z założenia, że absolutnie nie jest.
No dopiero ta sytuacja po operacji, kiedy mój tato nie mógł dojść do siebie, trochę mnie przestraszyła. Shit. Wpakowałem. No ale teraz już wszystko wraca do normy. Mój ojciec zaczyna jeść normalnie i organizm już przyjmuje to bez problemów, więc... No więc jest łatwiej i łatwiej jest mi o tym opowiadać. O tak. Szybciej będzie zamiast się skradać ich po prostu rozsiec. Więc jadę do rodziny w najbliższy weekend, żeby zabieram dzieci, bo moja żona jedzie do swojej mamy dla odmiany i... No i święta już powinniśmy spędzić wszyscy razem, więc to taka pozytywna opowiastka w zasadzie. Great work. Now we have jewels for the ransom and puffball caps for the sleep potion. No, oddaliśmy to, te puffy, nie wiem co to jest, o których wspomniał, które żeśmy tam z tej skrzyni wyciągali. To jest po to, żeby zatruć tych łajdaków. Spróbujmy się przebrać po raz kolejny. Bo po co mam ich zatruwać, jak ich wszystkich pozabijam, nie? No, ale żeby opowieści stało się zadość, to... Wiem, mógłbym ich wszystkich zabić, sprawa byłaby zamknięta. I że tak też mógłby się quest toczyć, ale taki jest tutaj. To nie jest aż takie nowoczesne bardzo wszystko, te questy. Nie zwrócił uwagi. Kiedyś pewnie będą. Będzie można kiedyś na różne sposoby. Jezus, ile krabów się na mnie rzuciło. A, no już rozumiem. To, że na zewnątrz ich pozabijam, to niczego nie zmienia. Trzeba zatruć tych, którzy przytrzymują żonę naszego tutaj. Dobra, więc kichać. Jak Państwo widzicie, towarzystwo mojego kompaniona, a właściwie mojej kompaniary, kompaniówki? Kompanki? Fuck, życie jest trudne, kiedy trzeba szukać nowych wyrazów. Towarzystwo jest, nie jest jej konieczne, ja po prostu lubię to towarzystwo. I muszę sobie powiadomienia wyłączyć, bo widzę, że ktoś się przelogowuje między postaciami, co często się zdarza, ja dostaję komunikat za każdym razem. Więc no, to można zmienić na pewno. No, ale to... O, ostatnio pytałem was, to też może wam udzielę odpowiedniej porady w tym zakresie. Oj, przepraszam. Pytałem was, jak zrobić, żeby... O dwie rzeczy was pytałem. Jak umieścić przedmioty na tych dodatkowych paskach, tutaj, na tych quick slotach? I już teraz wiem, jak to zrobić. Trzeba wejść do kolekcji sobie. I jak się wybierze odpowiednio, na przykład sojusznicy, kompanioni, to wtedy się otwiera tutaj odpowiednia rzecz. Na przykład narzędzia. I można sobie to... Na mounty akurat nie ma. I można sobie przypisać, więc sobie przypisałem. Odpowiedź na to pytanie już znam. Druga sprawa. Jeżeli zdarzy wam się przypadkowo zaatakować NPC-tów, co też ja niestety często robiłem, to w opcjach, settings, combat i... Może nie combat. Może gdzieś... Może gameplay? Trzeba się przekopać przez te wszystkie rzeczy. Prevent stealing... Gdzieś tu, pośród tych opcji, można wyłączyć atakowanie. Ale tego akurat nie wyłączyłem. Wyłączyłem coś innego. W nameplatesach wybrałem sobie, żeby było widać paski nad celem jeszcze przed atakiem. Więc jeżeli teraz zbliżam się do przeciwnika potencjalnego i najadę na niego kursorem, to mi się wyświetla pasek. Jeżeli jest żółty, to wiadomo, nie atakować. Jeżeli jest biały, nie atakować. Broń Boże, jeżeli jest czerwony, to lecimy z koksem. Więc w ten sposób to sobie zrobiłem. Więc można to rozwiązać na kilka sposobów. Te interfejsy tutaj są bardzo bogate, ale też wyraźnie widać, że one są... No widać, jak tu jest dużo opcji w tej grze. Ale mam nadzieję, że te questy crafterskie, endgame'owe też zrobią jakoś tak rozsądnie. Bo one są strasznie kłopotliwe. To jest w ogóle taka kwestia staroświeckiego podejścia do gier MMO, gdzie w zasadzie nic nie było wyjaśniane, musiałeś sobie poradzić sam albo znaleźć odpowiedź w internecie. Deweloperzy o to nie dbali. Przy Elder Scrolls Online większość mechanik już jest tak pomyślana, żeby gracz wewnątrz gry wszystko był w stanie ogarnąć sam.
A jeżeli nie są tak opracowane, to zmierzają prędzej czy później do tych rozwiązań współczesnych. I to mnie cieszy. Cieszy mnie, że Elder Scrolls Online się rozwija i że się rozwija tak skutecznie i że mogę Państwu z czystym sumieniem polecać tę grę i nie mam wyrzutów sumienia, że Was wciągam na minę. Jakby było wszystko jasne, nigdy bym nie polecał gry, która byłaby niewarta polecenia. No. Nawet jeżeli mam jakąś współpracę, to z reguły sprawdzam najpierw. Raz mi się w życiu zdarzyło tylko polecać Państwu grę, która w moim mniemaniu nie była warta polecenia. To było Guild Wars 2, na początku, po premierze, ale byłem święcie przekonanym, że to będzie dobra gra. I od tego czasu już jestem bardzo uważny, ale to też na swoją obronę powiem, że to nie była żadna współpraca, wtedy po prostu byłem zajawiony, zahajpowany, jak wszyscy zresztą. Dzisiaj mam takie podejście, że zawsze mówię zupełnie szczerze, że ja jestem wariatem, jeżeli chodzi o gry, że nie jestem racjonalny, że się podniecam, ekscytuję i moja opinia trzeba brać pod uwagę, jeżeli ktoś słucha moich opinii, że ja jestem często bardzo podekscytowany i brakuje mi dystansu. I'm Lady Miranda Stewart. Who are you? And what do you want here? No to się porobiło. Cholerny świat, dobrze, że słucham tych wszystkich questów. Okazuje się, że ziomek, który mnie tutaj sprowadził, to był łajdak i kłamca. Że ta ekipa tutaj, która chroni... już spaliłem, kurde, całą historię. Fuck. Ta ekipa to nie jest tutaj, żeby porwać żonę, tylko chroni ją przed tym pieprzonym mężem. I te pafy całe to nie jest tak naprawdę... To nie jest tak naprawdę usypiający ten, tylko to jest to trucizna zabójcza, więc on uśpić chce i tą ekipę ochronną i żonę chce zabić wszystkich. No. A ja się dałem wciągnąć w to. Szybko, lecimy z antidotum. Na górze jest licznik, mam 4 minuty na to, żeby dostarczyć, ale to nie szkodzi. Trzeba skosić drewno. Okej. No i widzicie Państwo, questy potrafią zaskoczyć. I to jest dużo takich. Ja bardzo lubię questy. I też Państwa nie nakłaniam do jakiegoś super uważnego słuchania tych questów, bo wiadomo, że tam czasami lubimy sobie przelecieć przez to szybko, ale gdybyście Państwo kiedyś zapragnęli posłuchać sobie tych questów uważnie... A! To ten drań. Now the estate will be mine. Widzicie? A co ona tak przytankowała to? Whoever you are, please help me. Napij się szybko to antidotum. Whatever your motives, if not for you, I would never have survived. I owe you my life. Please accept this reward. Śmiesznie leży na ziemi, nie? Ale no, jakby. To think that Serge's plan almost worked. Without you, I won't forget what you've done. To jeszcze jest dodatkowych kilka historii, które można sobie posłuchać, gdyby. W ogóle mam wrażenie, że Isabel bardzo lubi questy, jak rozwiązujemy. Ona lubi uczciwe. To jest taka kolejna paladynka obok Bastiana Helixa. Helixa, chyba. Bastian. Whatever. Tak czy inaczej, zostaliśmy wciągnięci w paskudną grę, ale udało nam się wybrnąć z tego. Znaczy, jakby trochę ochroniarzy zginęło, no nie oszukujmy się, to nie jest dobra informacja dla ochroniarzy. O, co znalazłaś? O! Dzięki. Dzięki, Izabel. Ja bardzo ją lubię. Bardzo, ale też lubię tą kocicę, która się... O, jak ona się... Ona się nazywa Amber? Ember. Oh shit! Jesteśmy niepotrzebnie. Jesteśmy po tej samej stronie. Trzeba stąd uciekać, bo oni chyba będą źli. Bo wytłukłem im kompanionów. Ach, proszę Państwa, przygody. O czym to ja opowiadałem? No, tutaj coś jest. Tutaj coś jest na mapie zaznaczone. A, to Undaunted chyba. Look at all this stuff. Are you part of the Undaunted? Can we go explore a dungeon? Oh, I'm so happy. Ale szczęśliwa. No widzicie, ja bym chętnie ją zabrał do instancji, tylko że się części instancji nie da się zrobić, no, bo trzeba wajchy pociągnąć w dwóch miejscach jednocześnie. God damn it, Bethesda. Uważam, że każda instancja powinna mieć wersję solo. Taką
żeby więcej tam historii... A, ja bym za dużo chciał, nie? I tak Elder Scrolls Online dostarcza dużo, dużo interesujących rzeczy do robienia, ale bym chciał. Ja tam mam zawsze takie... Każdy content w grze online powinien być solowalny. Towarzystwo powinno być opcją, która dostarcza nam większej szczęśliwości. Że chcemy sobie z kumplami połazić i... Więc jednak najlepsze przygody przeżywa się indywidualnie albo w towarzystwie ludzi, którzy też przeżywają te przygody w ten sam sposób, nie? Bo to jest, wiecie jak to jest. Nie każdy tak się daje wciągnąć w tą opowieść i zresztą wiecie, jak się siedzi z kumplami przy grze, to się opowiada o dupie Maryny, a nie o tym, że żony, patrz, żony chciał zatruć, albo w zasadzie nie żony, to była szczwana sztuczka. Ale byśmy się dali zrobić. No może nie, nie? Ludzie gadają o rzeczach bieżących bardzo rzadko, tak się skupiają super uważnie na fabule. To niektórzy... Ktoś do mnie ostatnio pisał, że grał z żoną w Divinity 2 i że to bardzo jest przyjemne dla nich doświadczenie i że oboje przeżywają to doświadczenie bardzo i potrafią się wczuwać, nie? No to jest tak, jak się ktoś poznał ze sobą. Nie, to tak. Dobre małżeństwo jest jak jeden organizm. Rzeczy przeżywa się w podobny sposób. Kurde, tu jest jakaś ukryta księga. Gdzieś, tylko nie wiem, gdzieś pewnie w środku w tym budynku. A może gdzieś tu? Może w karczmie? Może jest to karczma? Jest to karczma. Odwiedzimy ją na chwilę. Syrodik Collections needs you. Na razie tego nie biorę, bo i tak... Dużo mam... zadań, tak czy inaczej. Więc na razie nie potrzebuję kolejnych. Liczyłem na to, że ta księga będzie gdzieś ukryta, ale nie, nie jest. Wydaje mi się, że tutaj w tej knajpie w ogóle Undaunted są i tu się przechodzi taką... Jak się nazywa, jak się kogoś przyjmuje do klubu? Ma to po polsku jakąś nazwę na pewno. O! Mogę sobie na przykład przetrenować jazdę. To też jest kolejna rzecz, którą warto robić. Codziennie raz na 24 godziny albo raz na 10 godzin, w zależności od tego, co rozwijacie, warto pójść do stajni i sobie podszkolić wierzchowca. Jak się szkoli jeździectwo, to raz na 20 godzin o 1% można to zwiększyć za drobne pieniądze, a jeżeli się udźwig, to raz na 10 godzin. Nie wiem jak ze staminą, bo na razie tego nie robiłem. Na razie w pierwszej kolejności speed, potem pojemność plecaka, a potem staminę. No to zwiększa plecak waszej postaci. No, raz na 14. A, to widzę, że ten czas się wydłuża. To pewnie w zależności od tego, ile macie już wykupionych punktów, tym dłuższy jest kolejny timer. No, może dlatego, że wierzchowca trzeba przyzwyczaić do tego, że musi dźwigać troszkę więcej i troszkę więcej, a potem następnego dnia znowu troszkę więcej i... Dobrze zgadujecie? Troszkę więcej. Wyrest się nazywa. Wyrest, albo nie wiem, jak to się tu po nordycku czyta. No, tak trochę wiosennie. Tutaj. Bo to jest w ogóle chyba ten teren... tutaj Nordów można... nie będę zgadywał. Nie pamiętam. Nie pamiętam, które pakty, w których miejscach. Jak się te pakty nazywają, one czasami mi to umyka. Jak Państwu specjalnie opowiadam tę historię, to sobie zawsze sprawdzę. Nazwy tych paktów. Zobaczę, czy tak właściwie idę tam, gdzie mnie oczy poniosą. I opowiem Państwu historię, bo też zapisaliśmy naszą córkę na baseny. Wydawało nam się, żeśmy zapisali. 8 dzieci może jechać na baseny. I moja córka była w zeszłym tygodniu pierwszy raz, bardzo jej się spodobało. Ale były jakieś problemy z formularzem wpisowym i ja zapisałem moją córkę, ale nie było jej. Ostatecznie nie trafiło do systemu to. Więc powiedziałem, no dobra, to ja wpiszę jeszcze raz. Ale zanim wpisałem moją córkę drugi raz, to ktoś inny to zrobił, inaczej zgłosił swoje dziecko i w rezultacie to 8 miejsce. Tu trzeba by kogoś uratować. Nie przejmuj się, poczekaj 2 tygodnie, wrócę tutaj jeszcze. Nie można każdemu pomóc. Może wytrzymają. Więc ktoś się wbił na to 8 miejsce i już nie ma miejsca dla mojej córki, nie? Dlatego, że system nie do końca działa sprawnie. No i widzicie, taka historia, taka sytuacja.
No więc mojej córce się spodobały te baseny, ale ja miałem takie poczucie, że tam straszny chaos jest, że te dzieciaki ciężko je ogarnąć, więc uznałem, że lepiej będzie, jak poszukamy sobie basenu gdzieś bliżej sami i sami będziemy z córką chodzić. No w zasadzie to też jest tak, że ja ostatecznie raczej jestem za tym, żeby córka chodziła z grupą, bo to też socjalizuje się dzięki temu. W tym miejscu na mapie jest Time Rift. I nie wiem, nie jestem do końca pewny, czy ja... Time Rifty można zamykać, ale nie jestem pewny, czy ja... Czy ta postać jest w stanie to robić. Już nie pamiętam, co trzeba było zrobić, żeby zamykać te rzeczy. Czy to jest quest stąd, czy to jest quest tam tej gildii Sijik? Nie pamiętam dokładnie, ale odwiedzę to miejsce. I sprawdzę sobie. No, to jest jakaś jaskinia. Ciekawe, dokąd prowadzi ta jaskinia. Być może na inny obszar, którego jeszcze nie odwiedzałem. Przejdę się tutaj, sprawdzę, pozbieram. No więc w rezultacie żeśmy trochę tak obudzili z ręką w nocniku, że moja córka nie może za bardzo na te baseny chodzić. No i trochę nas to martwi, nie? Ale też tak mówię, a kurde, zawsze się boi człowiek o dziecko i tak... No to tak dziwnie jest, że przyjeżdża ekipa, no to jest pewnie też element jakiegoś questa, przyjeżdża ekipa do przedszkola, zabierają dzieci, pakują je do busa. Jezus, coś tu, jakieś cierpienie się odbywa, ale to nie jest moja sprawa najwyraźniej. Zabierają te dzieci do busa i potem pływają te dzieci, ale z przedszkola nikt nie jedzie, to znaczy nikt znajomy opiekun, żaden znajomy opiekun nie jedzie z tymi dziećmi, więc rezultat jest taki, że z zupełnie obcymi ludźmi moja córka ląduje na basenie. I ja nie jestem do końca, jakby dzieciom też się dosyć ciężko odnaleźć w takiej sytuacji, że kompletnie obcy ludzie mówią im, co mają robić. Nie? To nie jest właściwe. Jakby to nie chodzi o to, że ja ten basen oskarżam o jakieś niewłaściwe praktyki. Nie, nie, nie. Ale to jest złe przyzwyczajenie. Że przychodzi dorosły, pakuje dziecko do samochodu i dziecko, okej, dzień jak co dzień. No, tak nie powinno być. W moim mniemaniu. To jest błędne podejście. I trudno tu kogokolwiek winić za to, nie? Że tak się robi, ale to jest niewłaściwy sygnał. W moim mniemaniu. Oczywiście zajęcia na basenach super się odbywały i były bardzo fajne te zajęcia i tu nie mam nic do zarzucenia, nie? Tylko mam takie poczucie, że to nie jest do końca sensowna praktyka i że jeżeli przedszkole pozwala na tego typu zajęcia, to ktoś z przedszkola powinien jechać z tymi dziećmi, żeby dzieci czuły się, nie? Że są w znajomym miejscu, wśród znajomych ludzi? Sam nie wiem. Żeby dzieci nie traktowały obcych, którzy mogą im wydawać polecenia, jako coś, co jest normą. O. Bo 99% ludzi jest bardzo solidnych w tej kwestii i można im zaufać. Nie skrzywdzą dziecka przecież, nie? Ale jest ten 1%, który wykorzysta to, że dziecko jest przyzwyczajone do tego, że się mu pokazuje palcem, co ma robić i gdzie ma iść. No ale to też, no, trudno od przedszkola, bo to trzeba by zatrudnić odpowiednią osobę, albo na miejsce tej, która pojedzie na basen, no, trzeba kogoś zatrudnić, tak czy inaczej. Rozumiecie moje obiekcje, mam nadzieję. Też, oczywiście, ja też jestem świadom, że nie ma... No, że nie da się dziecka chronić przez całe życie przed wszystkim. Że ryzyko jest wpisane w nasze życie codzienne, że możemy iść przez ulicę i może nas potrącić samochód i to nie z naszej winy, nie? I... Ale może minimalizować takie sytuacje, jeżeli jest taka opcja. Ale tak czy inaczej, pojechałem z córką na basen pierwszy raz, przyjrzałem się, jak to tam wygląda, więc ja w zasadzie wykonałem swoją rodzicielską robotę. Nie? Od początku mi się ten pomysł nie podobał, właśnie ze względu na to, o czym wam opowiadam, więc sprawdziłem to sobie i każdy z rodziców w zasadzie ma tę samą opcję, może to sprawdzić. Więc może powiedziałbym, że może przesadzam, gdybym nie posłał dziecka na basen. Nie? A tak, to mam pewne obiekcje, obawy, więc sprawdzam sytuację. I w związku z tym, że sprawdziłem sytuację, to mogłem dziecko wysyłać. Więc wysłaliśmy na ten basen i teraz niestety cały ten plan szlak trafił, bo się okazuje, że
system nie do końca działa sprawnie. To nawet jak wychodziłem wtedy z basenu, oni mówią, dziecka nie ma na liście. Ja mówię, jak nie ma? Wysyłałem dzisiaj formularz, wszystko powinno być w porządku. No i babka powiedziała, no że czasami tak się zdarza, że ten z tego formularza nie dochodzą powiadomienia i proszę to zrobić jeszcze raz. Więc gdybym był bardzo uparty, to bym poszedł tam i powiedział, ej, byliśmy tu w zeszłym tygodniu, to nie moja, moja wina, że formularz nie działa. I hear you wiped out a vampire lair in Glenumbra. We need more people like you around here. W tych rejonach tutaj też są problemy z wampirami, o ile pamiętam, to swoją drogą. Ktoś tu przeprowadza jakiś chyba niewłaściwy rytuał. Chyba ktoś się bawił w przywoływanie i przywołał coś, czego nie chciał. Thank you. Nie dziękuj, tylko się nie baw rzeczami, których nie rozumiesz. No więc takie sytuacje. Proszę Państwa. Więc w zasadzie to, że córka będzie chodziła z nami na basen w innym miejscu, w innej sytuacji, to już jest sposób na znalezienie nowego rozwiązania. Co to jest za kapliczka? Nie mogę jej aktywować. Nie mogę jej aktywować, być może to jest dokładnie ta, którą mam. Czyli Lord. Ja używam Lorda, on zwiększa HP, co nie jest właściwie wskazane. Przy takiej klasie postaci i przy takim stylu grania, ale ja lubię mieć dużo HP, co mam Państwu powiedzieć. Nawet jeżeli jest jakby konsekwencją posiadania dużej ilości HP, jest niestety słabsza możliwość bojowa. Ale nie ma to dla mnie dużego znaczenia, bo jestem w stanie leczyć wystarczająco dobrze, jestem w stanie DPS-ować wystarczająco dobrze. Nie chodzę DPS-ować do instancji, więc nie muszę być super w... Jak to się mówi? Jak ktoś tam dopieszcza tak postać na maksa. Jest też taka, jest taka terminologia, która pochodzi z gry MMO. Może sobie przypomnę. Jakby możliwości bojowe są zaspokojone, możliwości przetrwania są zaspokojone i możliwości leczenia są zaspokojone, więc... Więc jest okej. No ja po prostu nie lubię wybierać jednej, nie lubię glas kanonów, czyli postaci, które są super delikatne, ale zadają jakiś wypasiony damage. Chyba córka uciekła z domu. Does it matter? If we can't light a simple fire, we may as well head back. Proszę bardzo, ja wam zapalę ogień. You have my thanks. Thank you. Pamiętacie? Taki, nie wiem, czy wam pokazywałem, był taki quest, że szedłem przy drodze i facet próbował sobie przypomnieć zaklęcie magiczne, żeby rozpalić ogień. Nie mógł sobie za diabła przypomnieć, ja podszedłem i mu podpaliłem ognisko. I mi podziękowali bardzo za to. Było sympatycznie, ogólnie rzecz biorąc. Takie rzeczy się zdarzają tutaj. To nie jest jakiś quest, on nie jest oznaczony w dzienniczku zadań, ale dostałem jakiś exp chyba za niego, więc... Ale jesteśmy tutaj nie po to, żeby robić questy, tylko po to, żeby opowiadać historię, to ja. Plus, żeby wykopać rzeczy, te surveye, czyli jak ja to przetłumaczyłem? Poszukiwania, żeby wykonać poszukiwania surowców. No, ale zabijcie mnie. To, że ja teraz wiem, jak to powiedzieć, to nie znaczy, że za 15 minut tego nie zapomnę. To może jest ta demencja, o której Państwu opowiadałem. Ale o tej demencji to ja opowiadałem w ostatnim odcinku Wiedźmina. Och, widzicie Państwo, tak to jest, jak się prowadzi kilka serii jednocześnie, te same historie czasami się powtarza, a czasami dokańcza się historię z Wiedźmina na The Elder Scrolls Online. To Państwu opowiem, gdyby akurat Wiedźmin was nie interesował, że zaczynam dostrzegać u siebie elementy demencji. I myślę, że to nie jest demencja, myślę, że to jest absolutnie naturalne. Czasami zapominamy pewnych rzeczy, zapominamy, jak się pewne rzeczy nazywają po polsku, zapominamy nazwisk aktorów, chociażby, co normalnie nam łatwo przychodzi, ale znalazłem takie usprawiedliwienie, że to być może wynikać z tego, że ja tak dużo rzeczy opowiadam, więc zdarza mi się dokładnie tyle samo pomyłek proporcjonalnie co innym, tylko w związku z tym, że moja praca polega na gadaniu, no to te pomyłki są często zauważalne i one mi często przeszkadzają. No? Chociaż cholera, może to jest też... Muszę sobie znaleźć jakieś, kurde, sposoby na to, żeby poprawić swoją pamięć. Macie jakieś takie? Najlepsze byłoby jakieś środki nienarkotyczne.
bo idąc za tym moim tokiem rozumowania, należałoby powiedzieć, że jeżeli ktoś dużo biega, to się częściej potyka, bo wiadomo, że więcej biega. No teoretycznie tak, ale to maratończycy by cały czas byli przewróceni. Cały czas by się przewracali, nie? To nie jest tak. Wow! No widzicie? I Izabel rzuca komunikat. Ona walczy w imię tych High Isle. No proszę, jakiś setowy pierścionek. Pierścionek. No dobrze. Wreszcie udało mi się znaleźć przejście prowadzące do Glenumbry, czy Bangorai. Dokąd ja zmierzam? Zmierzamy do Bangorai. Wydaje mi się, że część z tych terenów, takich starych, czyli jakby z podstawki, bo Bangorai chyba jest stara, ale nie jestem pewny, że części ja ich nie odwiedziłem. W ogóle w mojej sytuacji to jest zabawne, bo za każdym razem, jak zaczynam nową postać, to mówię, dobra, nie będę zaczynał nowych terenów, dopóki nie odwiedzę wszystkich starych. Więc cały czas się kręcę wokół tych starych terenów i jak ogarniam tam 66%, to mówię, no ile razy będę robił te stare tereny, muszę iść na nowe. Więc zawsze zostaje tam 30% starych materiałów mam niewyrobionych i czasami może się zdarzyć, że od samego początku grania cały czas był jeden obszar, na którym w ogóle nie byłem, a należy bardzo do starego kontentu. Co to za miejsce? Evermore, a to chyba tu byłem, ale zdecydowanie inną postacią. O! Legenda o Fallen Grotto. Nie wiem, czy ta grota jest upadła, czy to po prostu się nazywa, czy to jest nazwa własna. Trudno orzec. Tak czy inaczej, przez to miasteczko trzeba przebiec mi i ruszyć na poszukiwanie surowców. Patrzcie, ile tu ich jest. Ajajajajaj. Sama przyjemność. Moja silna potrzeba szabrownictwa tutaj zostanie bardzo dokładnie zaspokojona. Czy ja już się rozgadałem jakoś strasznie? Pewnie się rozgadałem. Pewnie ten odcinek znowu trwa godzinę. A może nie? Trudno mi powiedzieć, bo mnie tak dużo rzeczy wybijało z rytmu, ale opowiedziałem chyba Państwu wszystkie te historie, które chciałem, moje osobiste, trochę o grze. Opowiedziałem Państwu o darmowym tygodniu z Elder Scrolls Online. Polecam spróbować. Oczywiście, żeby wszystko było jasne, umieściłem też shorta, żeby wyprzedzić nadejście tego tygodnia. Żebyście byli na bieżąco. I to już pewnie, jak oglądacie ten odcinek, to już o tym wiecie. Chyba, że jesteście wspierający. Jak jesteście wspierający, to dostajecie na bieżąco to. I większość z Państwa już zrozumiała ideę wspierania, na czym ona dokładnie polega, poza finansowym wsparciem dla mnie. Ale czasami jeszcze ktoś się zbuntuje, że dla wspierającym to wszystko daje, a tym, którzy nie płacą, to nic nie daje. Nie jest do końca tak. Ja cały czas spróbuję to na wszelkie sposoby możliwe wyjaśnić i zawsze polegnę na tym. To jest tak, że ja zawsze produkowałem dużo materiałów. Czyli miałem tam 20, 30, czasami 50 odcinków do przodu i nie wrzucałem tego nigdy na YouTube'a, bo to jest nieproduktywne. Materiały na YouTube'a się wrzuca wtedy, kiedy one się najlepiej możliwie obejrzą. Więc jak na przykład mam przygotowane 100 odcinków z Wiedźmina, to nie wrzucam 100 odcinków z Wiedźmina naraz, bo to się mija z celem, nie? Zwłaszcza dzisiaj. Więc w normalnych warunkach trzymałem sobie te odcinki na dysku twardym. I one sobie leżały i czekały na moment, w którym mogę je bezpiecznie wrzucić. A dzisiaj, zamiast trzymać je na dysku twardym, to mogę Państwu zaoferować dostęp do tych odcinków, ponieważ YouTube mi udostępnił taką opcję. I ktoś może tam się dorzucić do mojego budżetu domowego, za co bardzo, bardzo dziękuję Państwu, i ma od razu dostęp do tych odcinków, które normalnie leżały u mnie na twardym dysku. Ale to mogę tę historię opowiadać w nieskończoność, nie? I tak jak ktoś chce być zniechęcony faktem, że nie ma dostępu do wszystkiego, to się frustruje. No to tak, ja wiem, to tak jakbyście byli wkurzeni na to, że nie macie dostępu do mojego twardego dysku. Jakim prawem? Kolejna księga. That's going to come in handy. Tak, Izabel, to się przyda, to się na pewno nam przyda. Co żeśmy tam znaleźli? Nie wiem, co żeśmy znaleźli. Coś na pewno wartościowego. O, miałem iść tutaj na dół, a poszedłem na górę. Gdzie ja jestem? Tu jestem. No to można iść tam. Bliżej. Skierowałem swoje kroki w zupełnie niewłaściwą stronę.
Gdybym zapomniał, bo pewnie teraz już będę kończył, już się chyba nawet zdążyłem z Państwem raz pożegnać. Gdybym zapomniał o tym zbieractwie, to dajcie mi znać, bo teraz jak... Bo tu się fajnie chodzi, ja lubię z Państwem połazić tak po mapach, bez wykonywania questów, no bo questy wymagają jakichś tam takich dodatkowych opowieści, one mi wybijają z rytmu. Więc ja lubię sobie z Państwem połazić po mapie tak zupełnie swobodnie, dzięki temu mogę Wam pokazać różne obszary i sobie spokojnie, na spokojnie zbieram, nic nie odwraca mojej uwagi poza moją żoną i moją mamą i pewnie moimi dziećmi w niedalekiej przyszłości, bo tam zaraz moja córka przyjedzie z przedszkola. Ona jak przyjeżdża z przedszkola, to zaraz przychodzi do mnie: tatusiu, tęskniłam za tobą. A ja mówię: tak, ja też za tobą tęskniłem. I ona mówi: kocham cię, tatusiu. A ja mówię: ja cię kocham bardziej. I ona mówi: ja cię kocham do kosmosu i z powrotem. Rodzicielstwo jest fajne, ma swoje plusy. Proszę Państwa, do zobaczenia. Craig, you're paying next time we stop for a meal. Zawsze płacę za każdy posiłek, Izabel. Do zobaczenia się z Państwem. Życzę Wam miłego dnia. I miłych kolejnych dni. Do zobaczenia.